Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego powraca z ulubionym cyklem lubuskich konsumentów, jakim są warsztaty z producentami regionalnymi. Warsztaty lubuskie grillowe otworzył Jacek Urbański, dyrektor LCPR, który zaprezentował prowadzących. Szefa kuchni Macieja Ostrowskiego, pana Tomasza Kardynię z gospodarstwa rolno-szkukarskiego Biolas oraz pana Tomasza Jakiela z lubuskiego Angusowa. To właśnie ich produkty były inspiracją dla naszego szefa kuchni. Drób, octy, oleje, warzywa, wszystko najwyższej jakości. Szaszłyki, sałatki, pieczywo i dipy. Nasze warsztaty to zawsze różnorodna paleta smaków, aromatów i kolorów. Czy wiecie, że mięso drobiowe może być dobre i odpowiednie dla naszej codziennej diety? Otóż może, gdy zwierzęta są odpowiednio hodowane, a to jest priorytetem hodowli w lubuskim Angusowie. Jak wiemy, dobry produkt jest podstawą wspaniałego dania. Teraz wystarczy kilka kucharskich, magicznych sztuczek, żeby stworzyć z niego coś niepowtarzalnego. Co zrobić, żeby wzbogacić smak przygotowanego dania? Tu powstaje kolorowa sałatka, która idealnie podbije mięsny aromat. Regionalny olej z biooilu i ocet z biolasu są idealnym uzupełnieniem naszego dania. Przygotowywane ciasto stało się pszennym przysmakiem i dopełniło to nasze grillowe danie. Do tego dodaliśmy kremowy, jogurtowo-ziołowy sos, który stał się idealną kropką nad i dzisiejszego dania. Zachęciliśmy Was do grillowania? Pamiętajcie o użyciu składników dobrej jakości, najlepiej od lubuskich producentów. Wtedy wszystko staje się prostsze. W tym roku, w trakcie warsztatów, wprowadziliśmy niespodziankę. Uczestnicy warsztatów zbierają pieczątki. Pod koniec cyklu osoby, które zdobędą ich najwięcej, otrzymają nagrody. Wszystkie przepisy z warsztatów znajdziecie też na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Do zobaczenia następnym razem.